Witam Państwa w programie Sztuka przez duże S. Dzisiaj gościmy szczególnego gościa, Kordiana. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że udało się nam spotkać. Mam do Ciebie wiele pytań, ale może zacznę od tego, jak to wszystko się zaczęło? Ojejku, no sporo tego. Może zacznę od Kordiana, 2013 rok. Wtedy zaczęła się ta cała moja kariera już tak na dobre. 2013, w tym roku dziesięciolecie. Obchodziliśmy benefis zespołu Kordian. Wtedy, w 2012 co prawda przyjąłem pseudonim rok wcześniej, ale tak naprawdę od 2013 wszystko zaczęło jakby ruszyć tak z takim mocnym pędem. I co? No i aż do tej pory. No, 2014 dziewczyna z gór. To ten utwór spowodował, że poszedłem za tym kierunkiem muzyki takiej właśnie folkowej z nutą disco. No i tak do dzisiaj, do tej pory. Dziewczyna z gór ma ponad 80 parę milionów, do 90 dochodzi. Więc jest to hicier, myślę, że wszech czasów na pewno. I co najciekawsze jest też w tej piosence, że ten utwór nie zatrzymał się w miejscu, jak czasem różne utwory, że ktoś tam ma parę milionów czy paręnaście i koniec. A ten utwór cały czas idzie do przodu. No to jest taki właśnie fenomen tej piosenki. Nie będę ukrywać, nie jestem tutaj pierwszy raz. Kiedyś prywatnie miałam okazję oglądać już Twoje Rancho i myślę, że masz wiele talentów. Że... Ale troszkę się pozmieniało chyba, nie? No, nie będę ukrywać, ale na pewno się to dużo pozmieniało. Myślę, że będzie okazja i że pokażesz nam tutaj. Oczywiście, pokażę wszystko. Ale zanim pójdziemy, chciałam się zapytać właśnie o tą Twoją wszechstronność. Czy zawsze taki byłeś, czy to muzyka jakby wzbudziła w Tobie te talenty, odkryła Ciebie tak naprawdę, no bo widziałam, że bardzo pięknie rzeźbisz, malujesz. Wiele rzeczy, które gdzieś tam zrobiłem, to tak naprawdę w trakcie swojego życia się też o tym sam dowiadywałem, że potrafię zrobić to i tamto, nie? Więc ogólnie też pochodzę z takiej rodziny. My tak naprawdę jesteśmy wszechstronnie uzdolnieni, począwszy od moich sióstr, po mojego tatę, to idzie wszystko w genach. Tak naprawdę i dużo rzeczy sami sobie robimy, począwszy nawet od motoryzacji. Zawsze lubiłem samochody i nigdy nie jeździłem do mechanika, jeżeli miałem jakieś tam samochody, a miałem ich sporo, zawsze sami je naprawialiśmy, więc to już był jakiś początek tego, że jestem zdolny i potrafię rozkręcić auto i go potem złożyć. Zatem Kordian, wybacz, że Ci przerwę, no. To kim chciałeś być, jak byłeś dzieckiem? Wiesz co, do muzyki mnie ciągnęło zawsze, od piaskownicy. Już tam pamiętam, że zawsze śpiewałem i tak dalej. Śpiewałem, grałem, perkusję bardzo lubiłem. Więc piaskownica była piaskownicą, ale w piaskownicy grałem sobie na pamiętam, pudełkach, garczkach, jakichś tam wiaderkach. Ustawiałem sobie je. Tak, pamiętam to jak dziś, mimo tego, że miałem wtedy przecież parę lat. Ale takie przebłyski mam z tamtego okresu. No a w 1993 roku poszedłem pierwszy rok do szkoły muzycznej i skończyłem szkołę muzyczną państwową imienia Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, pierwszego, drugiego stopnia. No a już wtedy, rok 96, 97, już miałem pierwsze jakieś swoje występy i już takie publiczne. Na początku był saksofon, bo w ogóle skończyłem szkołę na saksofon, więc saksofon jest takim instrumentem, który bardzo lubię. Może mało go teraz pokazuję na scenie, ale znów muszę powrócić do tego saksofonu. Chyba na nowo ten saksofon wraca do łask, bo coraz więcej właśnie, coraz więcej takich instrumentów, które gdzieś tam, wydaje mi się, zeszły na drugi plan, teraz wychodzą na ten pierwszy, nie? Jak na przykład właśnie akordeon, no, czy tak, skrzypce, tak, teraz w wielu zespołach, no te instrumenty są... Tak. Ja się wyróżniam. W ostatnim w ogóle czasie, zresztą od zawsze w moim tam zespole przez te 10 lat były instrumenty żywe i tak dalej. No bo niestety ja nie jestem związany w ogóle z muzyką disco polo, gdzie tam jestem też trochę podpinany, bo takie mam też utwory różne, ale jednak no moja muzyka się wyróżnia. Od razu słychać, że to jest Kordian, że to jest, no każdy wokalista taki powinien być. Jest swój charakter,
w swoim głosie i tak dalej. Także tak. Co, jesteś wizytówką regionu. Myślę, że na jestem pewno... Jestem skromny. Wiem, że tutaj co chwilę przyjeżdżają ludzie, co widzieliście przed chwileczką. Chociaż teraz było deszczowo przed chwilą. Dobrze, że teraz właśnie ta pogoda nam tutaj sprzyja. Ale od rana dzisiaj co chwilę i tak jest codziennie. To nie to, że są wakacje teraz. Tak jest codziennie. Przyjeżdżają ludzie od morza po góry, po wschód, zachód, północ, południe. I oni widzą w internecie, że Korgan jest po prostu otwarty na tych fanów, że on się tutaj nie zamyka i można się z nim spotkać tak prywatnie. No i to jest w tym fajne. A to, że ja lubię ludzi, to, że lubię swoich fanów, wiadomo, muszę też uważać też na siebie. No jakby nie było, jestem osobą publiczną, znaną. No ale mam takie po prostu podejście do tego życia, bardzo takie normalne, że wcale się nie chcę tutaj jakoś tak wyróżniać i nie muszę tego robić, bo jestem taki naturalny. Pracuję sobie tutaj, coś robię, tak jak filmy nawet dodałem na internet wczoraj, gdzie jestem ubrany tak normalnie i tak dalej. No nie wstydzę się tego, jestem po prostu sobą, jestem Wacławem na co dzień. Weekend jest Korgan, ale to tylko jest nazwa. A tak naprawdę to jest cały czas ten sam człowiek. Właśnie myślę, że to wyróżnia cię od wielu artystów, że właśnie ty wpuszczasz do tego swojego prawdziwego życia ludzi, że każdy może tu przyjechać z rodziną, z dziećmi, obejrzeć jak mieszkasz, jak właśnie pracujesz, jak spędzasz każdy swój dzień. Myślę, że nie mamy co zwlekać, tylko może pokażesz mi zaplecze swojego gospodarstwa. No dobrze. Twoje rancho. To zapraszam. Zapraszam. No widzę, że sporo gości możesz tutaj ugościć naprawdę. Tak. To jest taka wiata, którą zbudowałem nie tak dawno. Jest też scena, na której oczywiście już graliśmy koncerty. Bardziej to zrobiłem z myślą o takich bardziej swoich jakby występach. Dla swoich fanów, dla najbliższych, dla rodziny. To takie właśnie miejsce bardziej pod to. No i to jest, wiesz, przewiewne typowo na lato. Powiedz mi, czy nie masz czasem o świętym spokoju? Miewam czasem takie momenty, zwłaszcza też tutaj u siebie, gdzie jest bardzo dużo ludzi i chciałbym coś zrobić swojego, no niestety nie mam na to czasu. Ale jestem strasznie cierpliwy. O, i ta cierpliwość i ta wyrozumiałość powoduje to, że tak to jest otwarte dla tych. Ja mam takie motto a propos cierpliwości, no, że cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są bardzo słodkie, więc tak, myślę, że warto czasem poczekać. No ale jest jakaś tu gdzieś twoja odskocznia, gdzieś, gdzie czasem marzysz, żeby się schować. Widzę, że masz tutaj bardzo dużo obiektów takich ciekawych, jakiś zamek, statek, tak, do którego można wejść. Tak, dokładnie. Jest jakieś twoje ulubione miejsce tutaj u ciebie na ranczu? Wiesz co, nie mam aż takiego ulubionego, z każdą rzeczą zrobioną przeze mnie, bo trzeba tutaj zacząć też od tego, że każdy ten łańcuch, każda ta deska, każda tu podłoga, to wszystko zrobiłem sam. Z pomocą oczywiście mojej rodziny, ale to wszystko są moje pomysły. Więc dlatego to jest takie fajne. Tu jak widzisz, z daleka widać piękne domeczki, możemy wyjść na zewnątrz, możemy też zacząć od nich, możemy je pokazać. Są to domki z myślą o takich właśnie gościach jak ty, którzy chcieliby przyjechać tutaj wypocząć, spędzić miło czas, więc o tym też pomyślałem. Proszę bardzo. Dzięki. Czyli co, idziemy teraz do Korcmy. Korcmy. Tak. Proszę. Dziękuję bardzo. Czy tak naprawdę w tym wszystkim miałeś jakiś plan, czy to po prostu wszystko powstawało spontanicznie, jakoś z nurtem, nie wiem, natchnienia? No bo wiem, że artyści mają po prostu taki, jakby powiedzieć, złoty strzał, że nagle coś się dzieje i jest ta... No to tak mam. Siła. Tak mam. Coś sobie wymyślę, ja to realizuję. No, z tego co powiedziałeś, to wszystko realizujesz sam, ale skąd na to czas? Przecież masz dużo tras koncertowych, z tego tak, co wiem, to dużo podróżujesz, jeździsz, ciągle cię nie ma, więc nie wiem, kiedy to robisz, nocami? W tygodniu, jak znajduję czas, to w tygodniu. Przeważnie tylko w tygodniu, no bo nie weekendy.
Tu historia tej karczmy jest też taka, że pierwsza w ogóle ta karczma spaliła się. Spaliła się, to było to bardzo dla mnie, przeżyłem to. Wyglądała bardzo podobnie jak to. Zapaliła się od kominka. No i cóż, nie poddałem się. Wszystko na nowo tutaj zburzyliśmy. Kupiłem ten dom, to drewno całe w Tylmanowej na górach i postanowiłem, to mi akurat tam pasowało i postanowiłem to wszystko przewieźć, ponumerować. Tutaj na miejscu nie pasowały te drewna, bo to inaczej wizja się zrobiła inna, ale w efekcie finalnym wyszło całościowo, myślę, że bardzo fajnie. A powiedz mi, jak ta karczma jest wykorzystywana? Co tutaj się odbywa, dzieje? Co się odbywa? Na pewno wszystkie jakieś takie rodzinne, większe przyjęcia, to jest taki nasz azyl, mój azyl. Robię tutaj też spotkania dla swoich fanów. Tutaj były moje każde jedne urodziny. Tutaj były różne oczywiście duże wydarzenia i telewizje, i wywiady, i wszystko. No to jest takie miejsce bardzo charakterystyczne. W tym miejscu jest dużo rzeczy związanych z moją tą taką dosyć przeszłością artystyczną. To co widać tutaj na tych ścianach, gdzie są jakieś pierwsze rzeźby, pierwsze obrazy, pierwsze rysunki. Więc takie, no i też są pamiątki po koncertach od moich fanów. Tutaj w tej karczmie jest też coś wyjątkowego, a mianowicie zobacz. To jest scena, na której zaczynałem. Ta scena ma wymiary 1,20 m na 1,50 m. Na takiej scenie zaczynałem. Takie były moje początki. I nawet pewnie nie marzyłeś o tym, co teraz tak naprawdę osiągnąłeś, nie? Do czego doszedłeś teraz? Powiem ci szczerze, w którym okresie swojego życia wiedziałem, że moje miejsce jest na dużych scenach, to ja pamiętam ten moment. To był moment jakieś dobre 15 lat temu, kiedy występowałem już wtedy nie tam z zespołem, bo miałem też zespół przez długi czas, gdzie graliśmy przyjęcia, wesela, imprezy. Potem zacząłem grać już tak więcej sam, prowadzić jakby przyjęcia sam. Grałem oczywiście na syntezatorze, na organach i wtedy widziałem, ile tych ludzi przychodzi na te moje występy i to tak naprawdę w Krynicy Zdrój się zaczęło wszystko tam też dziać, bo tam grając co wieczór dla tych tam ludzi, którzy przyjeżdżali z całej Polski i tak dalej, widziałem, że po prostu ta moja muzyka i już swoje utwory jakieś te pierwsze tam zacząłem śpiewać, że to się tak podoba, to wiedziałem, że to musi się coś z tym kiedyś stać. No i się stało. Przy studzience stała, wodę nabierała, o swoim kordianku tak sobie myślała. Gosiu, napij się wody ze źródła kordiana. Daj spróbować. A będziesz śpiewać i tańczyć od wieczora aż do rana. Wyborna. Dobra? No. Kordian, śpiewasz głównie o miłości? Nie tylko. Śpiewam też o życiu. Śpiewam też dla wszystkich. Można powiedzieć od tych najmłodszych, bo i mam piosenki dla dzieci i dla najstarszych, dla seniorów też mam napisaną piękną piosenkę. Niebo na ziemi, także dla wszystkich. No i o dziewczynach, o czarnych oczach też śpiewam. No. Czy są już w twoim życiu te czarne oczy? Na pewno twoje. Ty masz takie troszkę takie. Ja mam zielone, słuchaj. Ja też mam szalone. Zielone. Ja też mam zielone. Wiesz, na pewno twoje fanki są bardzo ciekawe, wiesz, twojego życia osobistego. Pewnie codziennie dostajesz mnóstwo różnych anonsów, różnych zapytań tak. O twoje życie osobiste. Sporo tego, no. I trudno się pewnie od tego uwolnić, skoro tak łatwo do ciebie tutaj dotrzeć, nie? Wiesz co, jestem otwarty na ludzi. Nie ukrywam, no, kobiety dają mi też natchnienie. Po tym wywiadzie dzisiejszym z tobą, ja też coś napiszę. No. Jest takie powiedzenie, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta, słuchaj, także wiesz. No. A jednak ty do wszystkiego doszedłeś sam. A może właśnie się tak okazać, że ty się przyczynisz do jakiegoś kolejnego hita? No, bo ja tylko dostaję natchnienie po ładnych kobietach. Tak? No. No. Czuję się wyróżniona, słuchaj. No. Kordian, to może nam coś zaśpiewasz? A zatańczysz? Słuchaj, muszę się przygotować. Zacznijmy najpierw od śpiewu. Czarne oczy, kasztanowe włosy. Zakochałem się w dziewczynie,
co ma piękne oczy. Kochać, kochać cię, kochana, i od nocy aż do rana twoje usta tak całować chcę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie no, świetnie, rewelacja, kochani. To mi się podoba. Idziemy na zamek. Idziemy na zamczysko, tak. No to chodź, Gosiejko. Tak w ogóle to muszę ci powiedzieć, że ja zawsze o tym myślałem i często o tym myślę, że powinienem się urodzić troszeczkę w innym czasie. Czasie, gdzie były zamki, gdzie były karoce i taki klimat mi się podoba i tamten świat dla mnie miał ducha. No i dlatego też zbudowałeś sobie na podwórku zamek. Zbudowałem sobie zamek, do którego cię teraz zapraszam, królewno. Dziękuję. Wać panna ręki nie poda? Oczywiście. Zaszczyt wać pannę całować dłoń. Prowadź panie na salony. Wysoki zomeczek jest, cego murują. Mam ładną dziewcę, ale biją. No i Gosieńko, witam cię na moim oczywiście zomecku piękniuczkim, zbudowanym tymi rękoma. Nie no, muszę przyznać, że naprawdę masz ogromny talent. Ile trwało, ile zajęło ci wybudowanie tego zamczyska? Zamek tutaj, który widzisz, jest już parę dobrych lat. Historia tego zamku była taka, że w jeden dzień pomyślałem sobie, co zrobić z tą tutaj dziurą, bo to była taka wykopana dziura, w której był kiedyś basen. I niestety drażniło mnie to miejsce i w pewnym momencie pomyślałem sobie, że zbuduję tutaj zamek. Takie mam pomysły, które wymyślę sobie w głowie i od razu je realizuję. Przechodzę do realizacji. No i tak powstał zamek. A jak długo budowałem go w okresie zimowym, pamiętam to jak dziś, zacząłem budować go w listopadzie, grudzień, styczeń, luty, w marcu. Pamiętam, że było jakby takie oficjalne otwarcie. Czyli było zimno wtedy, cegła po cegle, kamień po kamieniu, wszystko. Co prawda są tu jeszcze niedokończone rzeczy, bo w tych wnękach, które tutaj widzisz i te, które są tam na górze, w tych białych, tam chcę pomalować swoje jakieś obrazy, no ale to już brakło mi na to czasu. Muszę się znów zmobilizować i to zrobić. Jesteś człowiekiem, który nigdy nie zginie, jak to się mówi, bo jesteś bardzo wszechstronny. No tak, każdy mnie też często gdzieś tam pyta w wywiadach, że gdyby nie muzyka, co? No to mógłbym malować obrazy, mógłbym je sprzedawać. Ale ja je maluję, ale ich nie sprzedaję. Jedyne, co robię, to ich czasem oddaję na licytację, na jakieś tam chore dzieci. Więc tak to wygląda. Nie muszę nic robić z tych rzeczy, żeby nad czymś innym zarabiać. Jest to bardziej z takich pasji, zrobione z moich takich właśnie pomysłów, tych takich artystycznych. I cieszy mnie to, że to mam. Idziemy na górę, zapraszam. Tutaj, Gosiu, jak widzisz, jest tron. Tron, zapraszam cię na tron Kordiana. Nie każdy ma zaszczyt usiąść na tronie Kordiana, ale ty dzisiaj jesteś tutaj wyjątkową osobą, więc proszę usiąść. Cóż, za zaszczyt? Tak. Nie sposób odmówić. Proszę, spocznij. I teraz jest ten moment koronacji. Królowa jest tylko jedna. Gosiu, będę bronił ciebie tutaj na mym zamku. Nie pozwolę, by wróg zniszczył nasz związek. Będę bronił twojej cnoty. Myślę, Kordian, że powinieneś gdzieś wystąpić w jakimś, słuchaj, świetnym filmie, bo masz nawet zdolności aktorskie. Poczułam się jak w prawdziwym zamku, słuchajcie. Jak prawdziwa księżniczka. Gosieńko, tutaj są moje obrazy. To jest co prawda tylko mała część tych moich prac, ale jak widzisz, jest kobieta, jest akt, są góry. Także tak to wygląda. No i Gosieńko, jak wspomniałem wcześniej, bardzo lubię samochody i od zawsze gdzieś z tymi samochodami byłem blisko, ale lubię też samochody, które mają ducha. Tak jak na przykład to auto, które jest tutaj, z tej strony. Jest to samochód wykonany również cały moimi oczywiście dłońmi. To auto jest wykonane całe z drewna. Jest stylizowane na samochody z lat 20. I co najważniejsze, to auto jeździ. O to właśnie miałam ciebie zapytać, no, że nie wierzę, że ono jeździ. Jeździ. Co prawda w tym momencie nie ma akumulatora z tyłu.
musiałbym go, że tak powiem, uruchomić i na pewno któregoś dnia pięknego zaproszę Cię tutaj ponownie i przejedziemy się tym samochodem na przejażdżkę. Słuchaj, złożyłeś mi tyle obietnic, a teraz najważniejsza. Zabierz mnie do swojego studia. Do studia? To zapraszam. Idziemy. Drodzy Gosiu, do studia. Jeszcze chciałem Ci coś pokazać. Zobacz. Tutaj jak nie ma oczywiście Korwiana na rancho, jak jesteśmy w trasie koncertowej, fani, którzy odwiedzają, przyjeżdżają, mogą sobie zrobić zdjęcie z zespołem. Proszę bardzo. Jest? Jest zespół? Jest. Korwin, rozumiem, że to jest miejsce, serce tak naprawdę Twojego, mogę nazwać, rancha, gospodarstwa. Tak. I tu tworzysz. Tutaj tworzę, tutaj powstają te wszystkie utwory. Praktycznie 99% powstało tutaj. Chociaż nie do końca 100%. Dlaczego? Bo wcześniej, kiedy jeszcze nie miałem tego studia, to pisałem muzykę w swoim domu obok, w kuchni, na stole, na krześle. Tak powstała Dziewczyna z Gór. Właśnie na krześle. Instrument też taki jak tutaj. Położony był na krześle, pamiętam to jak dziś, w kuchni mojej. I tam powstała Dziewczyna z Gór. Jak już tu jesteśmy, to może nam coś zagrasz? Mówisz i masz. To mi się podoba. No. Powiedz mi, dziewce moje, czemu smutne ocka twoje? A teraz zaśpiewamy, kiedy się ku sobie mamy. Hej, tam góry wyśpiewają, kiedy się ku sobie mają. Bajka.